Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony herbacie. Zapraszam serdecznie. Herbata to jest napar z liści. Są dwie odmiany herbaty, Camellia assamica i Camellia sinensis. Jedna tak najprościej występuje w Chinach, druga jest bardziej popularna w Indiach. Jest kilka zbiorów w roku. Takie najbardziej znane to są zbiory wiosenne albo jesienne. One są w różnych miesiącach w zależności od kraju, z którego dana herbata się wywodzi. Możemy właśnie, też są różne sposoby zbierania liści, mogą być ręczne albo mechaniczne. Takie herbaty, które są u nas i są najcenniejsze, to są herbaty, które są zrywane albo raz w roku i właśnie są zrywane ręcznie i cały proces obróbki też jest ręczny. I to są takie bardzo starannie wyselekcjonowane liście, najczęściej właśnie pierwszy pączek, pierwszy listek i to są często zbiory wiosenne, które są najbardziej cenione. Różne gatunki herbaty biorą się stąd, że w określony sposób te liście są obrabiane. Że one wszystkie wywodzą się z podobnego krzewu, tylko są w inny sposób przyrządzane. Że kiedy chcemy osiągnąć herbatę białą, to od razu po zerwaniu liście herbaty są poddawane więdnięciu i suszeniu. Tam nie zachodzi proces fermentacji. Przy okazji herbat, które w Polsce nazywamy czerwonymi, a na przykład w Chinach szmaragdowymi, to wtedy proces fermentacji jest przerywany w określonym momencie, wtedy, kiedy listki się robią brązowe. Jeśli chcemy osiągnąć herbatę zieloną, to ona jest zrywana, poddawana więdnięciu, pieczona, w różny sposób naprawdę. Warto zadbać o takie drobne, wydawałoby się, rzeczy, które mają bardzo istotny wpływ na herbatę, bo nawet świetne liście herbaciane można uszkodzić, obchodząc się z nią niewłaściwie. Więc bardzo ważna jest woda, której używamy, żeby była dobrej jakości, żeby nie była wielokrotnie gotowana. Ważne są naczynia, w których podajemy herbatę i bardzo ważny jest sposób przechowywania herbaty. Istotne jest, żeby właśnie nie była zwietrzała, żeby nie była stara, żeby liście były w dobrym stanie. No i też ważna jest temperatura wody. Nie każdą herbatę parzymy wrzątkiem. Herbaty zielone, szczególnie te lepszej jakości i takie bardziej delikatne, trzeba zalać chłodniejszą wodą. W zależności od pory roku nasi goście wybierają różne rodzaje herbat. No myślę, że o tej porze roku najbezpieczniej jest wybrać sobie tosarską perłę. To jest żółta herbata, też ręcznie zwijana, z przepięknych pączków, które są wyjątkowe, bo są bardzo długie i takie bardzo subtelne. I jest świetna na upały, bo doskonale gasi pragnienie. Bardzo jest pobudzająca, taka ożywiająca i jaśminowa, co też ma duże znaczenie. I bardzo fajnie jest aromatyzowana tym jaśminem, bo nie jest to aromatyzowanie sztuczne, tylko właśnie za pomocą prawdziwych kwiatów jaśminu. Najdroższa jest herbata biała Paklum. No jest dlatego droższa, że właśnie to jest taka herbata wytwarzana z tradycyjnymi metodami, z zachowaniem właśnie wszelkich. Znaczy większość naszych herbat jest właśnie z upraw ekologicznych, albo no staramy się dbać o ich jakość. Natomiast ta jest rzeczywiście wyjątkowa i się produkuje mało. Zaraz po zerwaniu jest poddawana więdnięciu. Ona jest najbardziej świeżą herbatą zawsze. Nie zawsze jest dostępna. A proszę powiedzieć, w jakich krajach herbata jest najbardziej popularna jako napój? Głównie kraje azjatyckie, prawda? Czyli tam, gdzie ta herbata rośnie. Bardzo często jest częścią kultury albo sztuki, tak jak w Japonii jest częścią kultury zen, czy częścią jakiegoś tam dziedzictwa narodowego. Również popularna jest w krajach arabskich. Natomiast jeżeli chodzi o Europę, to przede wszystkim jest to Irlandia, Polska, Anglia. W ogóle jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że Polska od lat utrzymuje się w ścisłej czołówce, jeżeli chodzi o spożycie herbaty w Europie. Wydaje się, że jesteśmy na trzecim miejscu. A jak w ogóle wygląda proces wytwarzania właśnie herbaty? W pewnym sensie wydaje się, że jest bardzo prosty, ale różne niuanse stanowią o tym, czy ta herbata będzie miała taki czy inny smak i bardzo często producenci i plantatorzy ukrywają takie szczegóły, które dotyczą samego rodzaju produkcji herbaty, ale myślę, że tak z grubsza można to podzielić na kilka etapów. Po pierwsze jest to zerwanie liścia, czyli same zbiory. Później jest rolowanie liścia, fermentacja i suszenie. A czym jest rolowanie liścia?
W tym momencie enzymy, które są w liściu, zaczynają reagować z tlenem. Czyli to, co jest w środku, zostaje naruszone, blaszka liścia jest naruszona, sok wydobywa się na zewnątrz i następuje fermentacja. Są jakieś tam ogólne ramy, w które można wpisać te wszystkie herbaty, natomiast ja zawsze namawiam klientów i koneserów herbaty, żeby sami eksperymentowali, sami tworzyli swoje własne reguły. Więc jeżeli komuś smakuje dana herbata, można krótko, po prostu należy ją parzyć krótko, jeżeli mu smakuje mocna, powinien parzyć dłużej. Natomiast jeżeli chodzi o takie ogólne wskazówki, to mówi się, że herbaty czarne powinno się parzyć wrzątkiem, około 3-4 minut, herbaty zielone, im herbata jest delikatniejsza, im liść herbaciany jest delikatniejszy, im napar później sam jest subtelniejszy, tym powinna być niższa temperatura wody, którą się parzy. A w Polsce jakie herbaty są najbardziej popularne? Polacy są tradycjonalistami, piją herbaty czarne, mocne, intensywnie parzące się. Myślę, że to jest związane z tym, że przez wiele lat po prostu w Polsce nie było dostępu do dobrych herbat, ale stopniowo przekonują się do herbat zielonych, herbat czerwonych, herbat białych. Myślę, że sprawą mediów czy publikacji różnych, które mówią na temat jakichś tam prozdrowotnych działań tych innych gatunków herbaty. A proszę powiedzieć na temat herbaty, która na przykład obecnie jest produkowana w butelkach, którą się serwuje z lodem. Cóż to za herbata? Pyta pan o iced tea, tak? Na tak zwaną. Właśnie. Popularna w wielu krajach, niestety w Polsce nie. Ja nad tym bardzo ubolewam, ponieważ Polacy, mimo tego, że są herbaciarzami i są w czołówce konsumentów herbaty w Europie, to nie mają tradycji picia herbat mrożonych. A jest to doskonały sposób na zaspokojenie pragnienia, szczególnie, że takie samodzielnie przygotowane herbaty mrożone są i zdrowe, nie zawierają konserwantów, barwników, jakichś tam innych substancji chemicznych, utrwalających. No ale niestety gdzieś tam myślę, że lenistwo bardziej bierze górę, wygrywa i ludzie sięgają po napoje butelkowane. A w jakich naczyniach powinno się podawać herbaty, serwować? Tradycyjnie. Jest takie powiedzenie, że Europa kończy się tam, gdzie zaczyna się serwować herbatę w szklankach. To Anglicy tak mówią oczywiście, prawda? Naśmiewając się z rosyjskich sposobów picia herbaty ze szklanki w metalowym koszyczku. Natomiast trzeba z takiego naczynia, z którego daje to jak najwięcej przyjemności, więc dla jednego to będzie kubek, dla innego filiżanka. Oczywiście fajnie jest, jeżeli to jest naczynie, które ma większą powierzchnię parowania, więc te wszystkie substancje aromatyczne łatwiej są uwalniane i po prostu docierają do nosa i nie tylko czujemy smak, ale również piękny zapach herbaty. Pierwsze udokumentowane zapisy na temat herbaty pochodzą z X wieku przed naszą erą, natomiast jeśli chodzi o same pierwsze takie legendy, które krążą na temat herbaty, chińska legenda opowiada o tym, że herbata została odkryta 5000 lat temu przez mitycznego cesarza Shenlonga, który bardzo dbał o zdrowie i który uważał, że woda musi być przegotowana. I w związku z tym zawsze tą wodę gotował. Pewnego dnia, gdy siedział pod krzewem herbacianym i gotował jak zwykle wodę, za pomocą wiatru kilka listków herbaty wpadło mu do tej wody. Zaintrygowany cesarz zorientował się, że woda zmieniła kolor. Postanowił spróbować tego napoju. Napój okazał się bardzo smaczny, a jednocześnie ożywczy. I taka jest właśnie legenda najstarsza na temat właśnie powstania, odkrycia herbaty. W wielu krajach wytworzyły się różnego rodzaju tradycje związane z herbatą oraz sposoby jej przygotowywania i picia. W Japonii mamy ceremonię picia herbaty. Odbywa się ona w wybudowanym w ogrodzie specjalnym pawilonie, gdzie droga do tego pawilonu, jak i sam pawilon, zbudowana jest w sposób harmonijny oraz piękny, żeby właśnie oderwać się na chwilę od tego zewnętrznego naszego świata, oczyścić duszę i doznać uczucia harmonii, pełnej harmonii. W Japonii w trakcie ceremonii picia herbaty przygotowuje się matcha, czyli sproszkowaną zieloną herbatę, którą mistrz ceremonii nasypuje do czarki, następnie za pomocą bambusowej miotełki utrzepuje ją aż do uzyskania piany, następnie każdy z gości częstowany jest
z jednej czarki tą sproszkowaną herbatą. Herbata ma wiele właściwości zdrowotnych. Na przykład herbata zielona bądź biała jest bogata w antyoksydanty, czyli inaczej przeciwutleniacze, które mają działanie zmiatające wolne rodniki, które odpowiedzialne są za rozwój raka, za niszczenie komórek w naszym organizmie, a także za procesy starzenia. W związku z tym też herbata biała, jak i zielona nazywane są eliksirem młodości. Herbata puer ma właściwości przyspieszające metabolizm. Również mówi się o tym, że zielona herbata też ma takie działanie. Poza tym puer, jak i herbata zielona w pewnym stopniu obniżają nam poziom złego cholesterolu we krwi i dzięki temu zapobiegają rozwojowi chorób układu krążenia. Tutaj mamy herbatę białą, srebrną igłę. Jest ona najszlachetniejsza z białych herbat, która właśnie przypomina srebrne igiełki, jest zebrana z samych pąków krzewu herbacianego i stąd właśnie kształt przypominający igłę. Kolejną herbatą jest gunpowder. Jest to herbata zielona, która swoją nazwę zawdzięcza procesowi zwijania tej herbaty. Ona zwinięta jest w takie bardzo drobniutkie kuleczki, przypominające proch strzelniczy. Tutaj taka ciekawostka. Herbata aromatyzowana prażonym ryżem oraz prażoną kukurydzą o lekko ostrym smaku. No i naprawdę bardzo ciekawych walorach, przede wszystkim smakowych. Proszę zobaczyć, tak właśnie dużo tego prażonego ryżu w sobie. Herbata Guyukuru Asashi. Jest to najszlachetniejsza, najdoskonalsza zielona herbata, która w trakcie hodowli, w trakcie uprawy jest odcięta, jest zacieniona, by nabrała takiego właśnie ciemnego koloru, ciemnej barwy. Ona ma lekko taki morski posmak i nazywana jest też jadeitową perłą właśnie ze względu na swój taki ciemnozielony kolor.